Akademickie targi pracy są dla Politechniki Opolskiej bardzo ważnym wydarzeniem. Organizujemy te targi po raz ósmy i robimy to z myślą o naszych studentach, naszych absolwentach i o ich przyszłej karierze, o ich ścieżkach kariery zawodowej. Jest to wspaniała okazja do tego, żeby w jednym miejscu zgromadzić wielu pracodawców, oczywiście z województwa opolskiego, ale nie tylko, bo widziałem pracodawców z Warszawy. Jest ich 53, wszyscy prezentują swoją ofertę dla pracowników, a nasi studenci, nasi absolwenci po prostu mają w czym wybierać. To jest wspaniała okazja dla nich, żeby podczas studiów już myśleć o tym, co będę robił, co będę robiła w przyszłości. To jest niesamowicie ważna decyzja życiowa, chyba jedna z najważniejszych w życiu i w tym chcemy jako władze Politechniki Opolskiej bardzo chcemy naszym studentom pomagać. Targi pracy to, jak się zdaje, bardzo rozwojowa impreza, bo w zeszłym roku już obiecywaliśmy sobie, że będzie poniżej 50 firm. W tym roku jednak okazało się, że tego nie da się zrobić i właściwie nie jesteśmy w stanie się odpędzić od kolejnych propozycji, błagań, że firmy chciałyby przyjechać, więc dojechaliśmy do magicznych 53 wystawców, którzy tutaj na targach proponują różne oferty pracy. I to jest taki fajny moment, właściwie przeczący takiej ogólnej tezie, że w Polsce nie ma pracy i że właściwie jej się nie da znaleźć. W przypadku absolwentów Politechniki Opolskiej to pracodawcy zwykle rozbijają się o to, żeby tych pracowników znaleźć, naszych absolwentów, a nie odwrotnie. Aktualnie firma IFM Ecolink ma otwarte pozycje na stanowisko hardware engineer, software engineer, inżynier testów oraz inżynier konstruktor. Przede wszystkim poszukujemy osób, które mają pasję. Pasję i chęć rozwijania się w swojej wybranej dziedzinie czy na danym stanowisku. Osoby, które są otwarte na różnego rodzaju wyzwania i interdyscyplinarną pracę. Jesteśmy koło naukowe Bezpieczniaki. Działamy na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki. Zajmujemy się bezpieczeństwem, ergonomią, pierwszą pomocą i naszym takim głównym celem i głównym tym, czym się zajmujemy, to jest warsztaty BIP System, które właśnie zajmują się bezpieczeństwem, ergonomią i pierwszą pomocą. Politechnika Opolska.